Geschwister freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. In der Betrachtung stehen wir in 1. Korinther 11 und lesen von Vers 17 an bis Vers 22 heute mal. Przeczytamy pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział od 17 wiersza. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy wtedy, gdy się schodzicie w zboże, nie spożywacie w należyty sposób wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mamy wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Jetzt unter 10, Vers 14 bis 17 haben wir einen ganz wichtigen Abschnitt gehabt. Pierwszym liście do Koryntian 10 od 14 wersetu do 17 mieliśmy przed nami bardzo ważny fragment. Zwar ging es da um den Tisch des Herrn. Była w nim mowa o stole pańskim. Eine gemeinsame Handlung, ein gemeinsames Vorrecht. To jest coś, co czynimy wspólnie i to jest też wspólny przywilej. Eine gemeinsame Verantwortung. Ale też wspólna odpowiedzialność. In den Versen 18 bis 22 macht Paulus deutlich, dass wir keine Gemeinschaft mit dem Tisch des Herrn und gleichzeitig mit anderen haben können. Od wersetu 18 do 22, dalej w rozdziału 10, mieliśmy przed sobą, że nie możemy mieć społeczności zarówno ze stołem pańskim, jak i z innymi. Es ist eine moralische Unmöglichkeit. To jest moralna niemożliwość. In den Versen 23 bis 33 zeigt Paulus uns, dass unser Verhältnis zu den Mitmenschen auch in Ordnung sein muss, wenn wir am Brotbrechen teilnehmen. A od wersetu 23 do 33 zauważyliśmy, że nasza społeczność z innymi też powinna być w porządku, jeżeli łamiemy chleb. In den Versen 1. Korinther 11, Vers 1 bis 16 zeigt er uns, dass wir die Schöpfungsordnung berücksichtigen müssen. W rozdziale 11, od wersetu 1 do 16, widzieliśmy, że musimy też brać pod uwagę porządek stworzenia. Und dann zeigt er uns in Vers 17 bis 22,
dass das Verhältnis unter uns in Ordnung sein muss, wenn wir in der richtigen Weise Brot brechen wollen. A od wersetu 17 do 22 widzieliśmy, że także społeczność między nami musi być w porządku, jeżeli chcemy łamać chleb. Da zeigt er uns in Vers 23 das Mahl des Herrn. A w 23 wersecie widzieliśmy pamiątkę pańską. Es ist das gleiche wie der Tisch des Herrn, die gleiche Handlung. To jest ta sama czynność co stół pański. Es ist wieder eine gemeinsame Handlung. Jest to znowu coś, co czynimy wspólnie. Aber mehr persönliche Vorrechte und persönliche Verantwortung. Ale tutaj chodzi bardziej już o osobistą, osobiste przywileje i osobistą odpowiedzialność. In den Versen 1 bis 16 hatten wir die Schöpfungsordnung. W wersetach od 1 do 16 widzieliśmy porządek stworzenia. Warum Schöpfungsordnung? Dlaczego porządek stworzenia? Weil diese Ordnung weltweit, zeitunabhängig für jedes Volk verbindlich ist. Ponieważ ten porządek jest, obowiązuje na każdym miejscu na ziemi, niezależnie od czasu, w którym się znajdujemy, niezależnie gdzie. Ihr habt sicherlich alle schon Abschnitte aus Gottes Wort gelesen, wo er ein Gericht ausgesprochen hat über Edom zum Beispiel oder über Moab. Na pewno już czytaliście w Biblii, jak Pan wypowiadał sąd na przykład o Edomie czy Moabie. Warum? Dlaczego? Sie hatten noch keine Bibel. Przecież oni nie mieli Biblii. Sie gehörte nicht zu Israel. Przecież oni nie należeli do Izraela. Und doch waren sie verpflichtet, die Schöpfungsordnung Gottes aufrechtzuerhalten. A jednak oni byli zobowiązani też podporządkować się temu porządkowi stworzenia. Und wenn jemand Gott als den Schöpfer nicht ehrt, dann kommt Gericht über ihn. A jeśli ktoś nie czci Boga jako Stworzyciela, to przyjdzie na niego sąd. Und wenn ein Volk sich von Gott entfernt, eigenwillige Wege geht, dann kommt Gericht über das Volk. Jeżeli jakiś lud oddala się od Boga i chodzi własnymi drogami, to na ten lud musi przyjść sąd. Auch heute über jeden Menschen kommt Gericht, wenn er sich über Gottes Wort hinwegsetzt. Także i obecnie, jeżeli ktoś się odwraca od Słowa Bożego, to na niego będzie musiał przyjść sąd. Ob er gläubig ist oder ungläubig, wenn wir ungehorsam sind, kommt Gericht. Obojętnie, czy to jest osoba wierząca czy niewierząca, jeżeli jesteśmy nieposłuszni, to przyjdzie na nas sąd. Was war das Thema hier? Jaki był tutaj temat? Gott hat eine Ordnung in die Schöpfung hineingelegt. Bóg dał porządek w stworzenie. Hier ist es eine Rangordnung. Tutaj chodzi o kryteria, o rangę. Oberste Autorität ist Gott. Najwyższy autorytet to Bóg. Dann kommt Christus. Później jest Chrystus. Dann kommt der Mann. Później mężczyzna. Dann kommt die Frau. A następnie kobieta. Mann und Frau sind vor Gott in der Bibel gleichwertig. Mężczyzna i kobieta w Słowie Bożym przed Bogiem są tak samo wartościowi. Aber sie haben einen unterschiedlichen Rang nach der Ordnung Gottes. Ale oni mają różną rangę według porządku Bożego. Der Mann hat die größere Verantwortung als die Frau. Mężczyzna ma większą odpowiedzialność niż kobieta. Gott zieht ihn auch mehr zur Verantwortung als die Frau. I tak samo Bóg przywołuje go do większej odpowiedzialności. Und hier geht es speziell darum, dass eine Frau sich bedecken muss, wenn sie betet oder weissagt. A tutaj w tym fragmencie chodziło o to, że kobieta powinna się nakrywać swoją głowę, jeśli się modli albo prorokuje. Wenn sie gewissermaßen eine, in der Öffentlichkeit eine Aufgabe wahrnimmt, normalerweise der Mann nur ausübt. Jeżeli przyjmuje jakieś zadanie, które normalnie wykonywałby mężczyzna. Praktisches Beispiel: die Mutter ist allein mit den Kindern zu Hause, sie betet vor dem Essen und bedeckt ihr Haupt. Praktyczny przykład: jeżeli mama jest sama z dziećmi w domu i męża nie ma, ona się modli z dziećmi do obiadu, to powinna nakryć swoją głowę. Oder sie besucht eine Schwester im Krankenhaus. Sie will mit ihr beten und ein Wort lesen, dann bedeckt sie auch ihr Haupt.
albo odwiedza jakąś siostrę w szpitalu i chce się z nią pomodlić i poczytać, to też wtedy nakrywa swoją głowę. W ten sposób chwali Boga. Noch ein Gedanke. Jeszcze jedna myśl. Wir alle, ob wir Männer oder Frauen sind, sind alle in abhängiger, unterwürfiger Stellung. Obojętnie, czy my, jako mężczyźni, czy kobiety, jesteśmy wszyscy w stanowisku poddanym. Wir können nicht machen, was wir wollen. Nie możemy czynić tego, co nam się podoba. Und Gott hat uns diese Rahmenbedingungen zu unserem Segen gegeben. A te ramy, w których mamy się poruszać, dał nam dla naszego błogosławieństwa. Er meint es echt gut mit uns. On naprawdę chce dla nas tylko dobrze. Ein Vater sagt zu seinen Jungs, seid vorsichtig. Tata mówi do swoich chłopców, bądźcie, uważajcie. Geht da nicht hin. Nie idźcie tam. Warum sagt er das? Dlaczego on to mówi? Weil der Vater es gut mit den Jungs meint. Ponieważ on tylko chce ich dobra. Und wie viel mehr der vollkommene Gott. A o ileż bardziej doskonały Bóg. Przechodzimy do wersetu 17. Paulus sagt, indem ich aber dieses vorschreibe. Paweł tutaj pisze, a dając to zalecenie. Nach 2. Korinther 13 hatten die Apostel eine Autorität von Gott bekommen, die zur Auferbauung der Versammlung genutzt werden sollte. Według 2. Korinther 13 apostołowie mieli dany autorytet od Boga, który miał być dla błogosławieństwa zgromadzenia. Diese Autorität hat heute keiner mehr. Takiego autorytetu nikt dzisiaj już nie posiada. Natürlich hat auch die Versammlung Autorität, zum Beispiel zu binden und lösen. Oczywiście, na przykład zgromadzenie ma autorytet, aby rozwiązywać i zawiązywać. Aber hier hatten die Apostel Autorität gewissermaßen im Auftrag Gottes Gedanken verbindlich niederzulegen. Ale tutaj apostołowie mieli takie zlecenie od Boga, żeby jego myśli przekazywać nam. Ich hatte mal mit einem Gemeindeleiter zu tun. Ja miałem do czynienia z pewnym człowiekiem, który prowadzi zbór. Der machte sich große Sorgen, weil die Kleidung der Frauen immer weltlicher wurde. I on bardzo się trafił tym, że kobiety przychodzą do zboru coraz w bardziej światowych ubraniach. Und dann hat festgelegt, wie Kleidung sein soll. I on ustanowił, jak powinno wyglądać w ich zborze ubranie. War wahrscheinlich ein gutes Motiv, nicht? Możliwe, że był to dobry motyw. Denn über manche Dinge müssen wir uns ja heute schämen. Ponieważ niektórymi rzeczami powinniśmy się wstydzić. Aber wir dürfen im Grunde genommen nicht über den Rahmen der Schrift hinausgehen. Ale w rzeczy samej my nie możemy wychodzić poza ramy Słowa Bożego. Ein Vater kann Anordnungen für seine Familie treffen, natürlich. Oczywiście, tata może dać jakieś zasady w swojej rodzinie. Ich kann mir selbst auch Rahmenbedingungen geben. Ja sam sobie też mogę dać pewne ramy. Zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte nie einen Tropfen Alkohol trinken. Na przykład, powiemy sobie, ja na przykład nie chcę nigdy ani kropelki alkoholu się napić. Aber ich darf das nicht verbindlich festlegen für andere. Ale ja nie mogę związywać tym, co sobie sam postanowiłem, innych. Also eine Besonderheit, die wir damals hatten, die heute aber nicht mehr da ist. Apostolische Autorität hatte Gott gegeben. A więc ten apostolski autorytet był dany tylko na tamten czas i dzisiaj już obecnie tego nie ma. Paulus sagt, ich lobe euch. Nicht. Paweł mówi tutaj, nie pochwalam was. Er hatte vorher in Vers 2, das geht auch aus der Fußnote hervor, gelobt. W wersecie drugim możemy zobaczyć, że było tam napisane, że chwalam was, bracia. Denn da heißt es, ich lobe euch, aber dass ihr in all meiner gedenkt und die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Jest to napisane, a chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. Der Wunsch war bei ihnen vorhanden, das, was Paulus gesagt hatte, festzuhalten. U nich było to życzenie, aby to, co Paweł przekazał, wypełniać to. Aber die praktische Verwirklichung ließ zu wünschen übrig. Ale tylko na życzeniu pozostało. Niestety tego nie urzeczywistniali. Wir dürfen auch durchaus im Volk Gottes mal loben.
Wir dürfen mal loben, was Gutes sagen, was Gutes anerkennen. My możemy, oczywiście, bardzo dobrze jest to, żeby to, co dobre było, żebyśmy chwalili. Das ist eine Motivation auch für unsere Kinder, wenn wir sie mal loben, nicht? To jest na przykład bardzo dużą motywacją dla naszych dzieci, kiedy ich pochwalimy za coś. Wir sprechen nach einer Stunde über den Text. Und wir merken, dass die Kinder das eine oder andere behalten haben. Dann freuen wir uns drüber und loben sie auch. Kiedy na przykład godzinę rozmawiamy na jakiś temat i dzieci uważnie słuchają i wtedy sprawdzimy to, że oni słuchały, to możemy ich za to pochwalić. Aber genauso sollte die andere Seite da sein. Ale tak samo powinna być ta druga strona. Wir sehen das hier bei Paulus. Er sagt ganz klar, in diesem lobe ich nicht. Paweł tutaj wyraźnie mówi, nie pochwalam was. Wir müssen auch kritikfähig sein. Powinniśmy być zdolni do krytyki. Wir kennen das aus dem Berufsleben. Znamy to z życia zawodowego. Wenn etwas nicht gut läuft, dann wird gesagt, das läuft nicht gut. Jeśli coś dobrze nie funkcjonuje, to mówimy, to nie funkcjonuje dobrze. Das Fehlverhalten muss abgestellt werden. Ta różnorodność powinna być odstawiona. Hier geht es darum, dass sie nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkamen. Tutaj w tym wersecie chodzi o to, że oni nie schodzili się ku lepszemu, tylko ku gorszemu. Die Geschwister kamen hier zusammen, das macht Vers 18 auch deutlicher, als Versammlung. Tutaj bracia i siostry spotkali się jako zgromadzenie, to jest napisane w wersecie 18. Der Geist Gottes sagt einfach, ihr kommt zum Schlechteren zusammen. A Słowo Boże mówi, wy schodzicie się ku gorszemu. Was meint er damit? Co tutaj, o co tutaj chodzi? Das Niveau der Versammlung hatte abgenommen. Das Niveau, die Qualität. Chodziło o to, że jakość zgromadzenia spadła. Ja, dann sagen wir ja, die alten Brüder sind dafür zuständig, nicht? Moglibyśmy powiedzieć, no ci starsi bracia są za to odpowiedzialni, prawdaż? Stimmt das? Czy to jest prawda? Ja, das stimmt. Tak, to jest prawda. Aber nicht nur, ne? Ale nie tylko oni. Paulus sagt hier nicht die alten Brüder. Oder die jungen Brüder. Oder die Brüder. Paweł tutaj nie mówi bracia, albo starsi bracia, czy młodzi bracia. Nein, ihr. Zu Schlechtung zusammengekommen. Paweł mówi, wy. Das heißt, wir alle sind verantwortlich. Oznacza to, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Für die Qualität des Zusammenkommens. Żeby jakość zgromadzenia była dobra. Wir müssen uns diese Verantwortung erkennen. My musimy się w tej zauważyć tą odpowiedzialność. Wir haben die Verantwortung vor dem Herrn. Dostaliśmy ją od Pana. Wenn uns die Verantwortung bewusst wird, dann wird uns das ins Gebet treiben. Kiedy ta odpowiedzialność stanie się dla nas jasna i będziemy jej świadomi, to będziemy chcieli się też modlić. Die Frauen zum Beispiel sollen schweigen in Zusammenkünften. Kobiety na przykład w czasie zgromadzeń powinny milczeć. Und doch wird eine geistige Frau immer für das geistige Wohl der örtlichen Versammlung beten. A jednak duchowa siostra będzie zawsze modliła się za duchowy wzrost zgromadzenia. Denn sie weiß, ich bin ihr auch verantwortlich. Ponieważ ona wie, ja też jestem odpowiedzialna. Wenn wir an die sieben Versammlungen in der Offenbarung denken, nicht? Wie unterschiedlich waren die? Kiedy pomyślimy o tych siedmiu zgromadzeniach, które są opisane w objawieniu, jakże one były bardzo różnorodne. Irgendwie hatte man die Verantwortung aus dem Auge verloren. Oder zum Teil zumindest aus dem Auge verloren. W którymś momencie odpowiedzialność zeszła z nam z wzroku. Vers 18. Zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt. Werset 18. Kiedy się schodzicie jako zbór. Wann kommen wir als Versammlung zusammen? Kiedy zgromadzamy się jako zbór? Sonntags morgens, wenn wir zusammenkommen, Brot zu brechen. To jest na przykład w niedzielę rano, kiedy mamy łamać chleb. Wenn wir uns treffen zum Gebet. Kiedy spotykamy się na modlitwę. Kommen wir als Versammlung zusammen. Schodzimy się jako zgromadzenie. Wir kommen nach 1. Korinther 14 zusammen zur Auferbauung. I także według Koryntian 14
schodzimy się ku zbudowaniu. Das ist das, was wir gut nachweislich aus dem Neuen Testament entnehmen können. To jest to, co możemy wyciągnąć z Nowego Testamentu. Bruchbrechen haben wir hier, 1. Korinther 10, 1. Korinther 11. Łamanie chleba mamy tutaj, 1. Korinther 10 i 11. Gebetsstunde als Versammlung haben wir in Apostelgeschichte 12, haben wir gerade gelesen. Zgromadzenie się jako modlitwę mamy w Dziejach Apostolskich 12, to co byśmy czytali. Und 1. Korinther 14, wie gesagt, die Wortverkündigung. A głoszenie słowa mamy w 1. Korinther 14. Das sind die drei zusammenkommen als Versammlung. To są te trzy zgromadzenia jako zgromadzenie. Da hat der Heilige Geist freie Wirkung. Wtedy Duch Święty ma wolność działania. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gdzie jest Duch, jest też wolność. Aber niemals Freiheit für das Fleisch. Ale nigdy wolność do działania ciała. Bin ich vielleicht ein Typ, der gerne reden möchte? Jeżeli jestem osobą, która chętnie mówi, dann muss ich mich zurücknehmen. To muszę się powstrzymywać. Ich muss sagen, Herr, bewahre mich vor meinem Redesang. Musimy wtedy się modlić. Panie, zachowuj mnie przed wypowiadaniem za dużej ilości słów. Oder bin ich vielleicht andersrum veranlagt, dann muss ich sagen, Herr, gib mir Freimütigkeit. A jeżeli jestem z kolei inny, boję się coś powiedzieć, to możemy się modlić, Panie, daj mi odwagę. Nicht ein Zusammenkommen als Versammlung ist zum Beispiel eine Konferenz. Na przykład konferencja nie jest zgromadzeniem do imienia Pana. Oder eine Brüderbesprechung. Albo na przykład godzina braterska. Eine Evangelisation. Albo ewangelizacja. Oder wir beiden könnten uns zum Gebet treffen. Albo my we dwoje moglibyśmy się spotkać na modlitwę. Dann wäre das auch nach den Gedanken des Herrn, aber kein Zusammenkommen als Versammlung. To wtedy nie jest to zgromadzenie się do, jako zgromadzenie do imienia Pana. Auch hier wieder, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, ihr alle, Frauen und Männer, haben Verantwortung. Ale jak wy jako zgromadzenie tutaj się zgromadzacie, to wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, macie odpowiedzialność. Wenn wir als Versammlung zusammenkommen wollen, dann muss nicht nur die Freiheit des Geistes garantiert sein, sondern auch das Wort in seiner Gesamtheit muss anerkannt werden. Wir müssen auch das Wort in seiner Gesamtheit anerkennen. Wir müssen uznawać wtedy Słowo Boże jako całość. Wenn ich sage, gewisse Teile der Bibel interessieren mich nicht, jeżeli na przykład powiemy, jakaś część Biblii nie interesuje mnie, dann kann das kein Zusammenkommen als Versammlung sein. To wtedy nie może to być spotkanie na, do imienia Pana. Paulus sagt hier, ich höre, es sei eine Spaltung. Paweł tutaj pisze, że słyszy, że powstają między wami podziały. Spaltungen ist ein Begriff, den man plastisch sich vorstellen kann, wie ein Spalt in einem Holz ist. Jeżeli chodzi o podziały, to jest to pojęcie, które możemy sobie wyobrazić. To jest taki, taka przedziałka, która występuje w drewnie. Im Bau wird Holz verarbeitet. Na budowie pracuje się z drewnem. Und wenn das frisch ist, sieht das wunderbar aus. I kiedy jest to świeże, to wygląda cudownie. Und dann trocknet das Holz aus und dann gibt es gewisse Spannungsrisse. I wtedy to drewno się wysycha i powstają takie rysy. Aber diese Spannungsrisse, die stellen keinen Fehler dar. Ale te rysy nie oznaczają żadnego błędu. Das Holz ist immer noch eine Einheit. Cały czas to drewno jest jednością. Und so ist es auch, wenn Gläubige zusammenkommen hier und es sind Spaltungen da, dann sind sie äußerlich noch eine Einheit, aber innerlich sind da gewisse Risse. I tak samo jest, kiedy wierzący zgromadzają się ze sobą. Oni zewnętrznie nadal wyglądają jako jedność, ale niestety są w nich takie rysy. Das kann absolut nicht sein.
To absolutnie nie może występować. Von den ersten Christen wurde gesagt, sie waren ein Herz und eine Seele. O pierwszych chrześcijanach było powiedziane, że oni byli jednym duszą i jednym sercem. Ein Brot, ein Leib seid ihr die vielen, hat er erst unter 10 gesagt. Jeden Chleb, jedno ciało, jesteście wy wszyscy. 1. Korinther 10. Das ist doch ein Gegensatz zu der Einheit, die wir dokumentieren. To jest coś, co my wyrażamy przez to. Und es geht doch nicht um mich als Person. I nie chodzi tutaj o nas samych, jako o osobę. Wenn es um mich als Person gehen würde, osobę, dann hätte ich mich gar nicht taufen lassen müssen. To wcale nie musiałbym się dawać ochrzcić. Denn mit der Taufe habe ich öffentlich bekannt, dass ich unverbesserlich böse bin. Ponieważ poprzez chrzest pokazałem, że jestem zły i tego się nie da zmienić. In Ehrfurcht sage ich das. Selbst der allmächtige Gott konnte aus mir nichts Gutes machen. Mówię to z wielką bojaźnią. Nawet sam Wszechmogący Bóg nie mógłby uczynić ze mnie nic pożytecznego. Er konnte mir nur neues Leben geben. On mógł mi tylko podarować nowe życie. Und das hat er getan. I on to uczynił. Also es geht nicht um mich als Person. A więc nie chodzi tylko o mnie jako osobę. Und somit ist auch klar, es kann nicht um meine Meinung gehen. A więc na pewno nie może tu chodzić o moje, o to, co ja sądzę. Und wie manches Mal steht eine Person im Vordergrund nicht. A jakże często jakaś osoba stawia się na przodzie? Oder eine Meinung im Vordergrund. Albo jakaś myśl. Aber das ist total ungesund. Ale to jest całkowicie niezdrowe. Entspricht nicht der Wahrheit Gottes. Nie odpowiada prawdom Bożym. So ein Herz ist nie glücklich. Takie serce nigdy nie będzie szczęśliwe. Natürlich ist es modern, sich selbst darzustellen und seine eigene Meinung durchzudrücken. Oczywiście jest to bardzo nowoczesne i bardzo w modzie, żeby przedstawić się samym, kim się jest i przekonywać do własnych opinii. So was wird in den Schulen heute gefördert. Takie coś jest nawet wymagane w szkołach. In den Unternehmen wird es gefordert. To jest też wymagane w zakładach pracy. Aber es ist absolut gegen Gottes Wort. Ale jest całkowicie przeciwne Słowu Bożemu. Und Paulus erklärt ja, ihr seid zum Schlechteren zusammengekommen. Warum? Weil Spaltungen da sind. I Paweł tutaj mówi, że się ku gorszemu, ponieważ są pomiędzy wami podziały. Wir haben gesungen, ich brauche die alle Zeit. Myśmy śpiewali dzisiaj, potrzebujecie cały czas. Wenn wir das vor dem Herzen haben, kiedy my to mamy przed naszymi sercami, dann werden wir auch davor bewahrt, die eigene Person wichtig zu nehmen oder die eigene Meinung wichtig zu nehmen. To wtedy będziemy stronić od tego, żeby siebie uważać za najważniejszy lub nasze zdanie. Noch ein Gedanke zu Parteiungen, ein zweiter Begriff, der ähnlich ist. Następne parę myśli o rozdwojeniach. Podobne, ale troszkę inne. Parteiung kann man auch Sekten sagen. Takie rozdwojenia można też nazwać sektami. Da ist also nicht nur eine innere Trennung, sondern auch eine äußere Trennung erfolgt. W takich rozdwojeniach nie jest tylko nie jest to tylko zewnętrznie, ale nie tylko wewnętrznie, ale też zewnętrznie. Diese Spaltung war unter ihnen und Paulus glaubte sie zu teilen. Takie rozdwojenia były tam pomiędzy wierzącymi. Warum glaubte er sie nur zum Teil? I on po części temu wierzył. Dlaczego tylko po części? Was will der Geist Gottes an dieser Stelle uns deutlich machen? Co chce nam Duch Boży tutaj pokazać? Wenn wir etwas Negatives hören, dann sollen wir vorsichtig sein. Kiedy słyszymy o czymś od kogoś, co jest negatywne, to powinniśmy podchodzić do tego z dystansem, nie od razu we wszystko wierzyć. Paulus hat schon gleich zu Anfang des ersten Korintherbriefes von Spaltung gesprochen, nicht? Paweł mógł
temu wierzyć, ponieważ już wcześniej była mowa o rozłamach. Und hier an dieser Stelle kommt er nochmal auf die Spaltung zu sprechen. I teraz znowu przychodzi i mówi o tym. Um zu zeigen, dass das im völligen Gegensatz zu dem Tisch und dem Mahl des Herrn steht. Chcąc pokazać, że to stoi w całkowitym przeciwieństwie do stołu i wieczerzy pańskiej. Jetzt kommt Vers 19. I następuje werset 19. Dieser Vers ist nicht leicht zu verstehen. Ten werset nie jest łatwy do zrozumienia. Denn es müssen auch bei Tagen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden, heißt es. Jest tutaj napisane, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Will Paulus damit sagen, dass Parteien gut sind? Czy Paweł chce przez to powiedzieć, że takie rozdwojenia są dobre? Den Gedanken kann man durchaus haben, wenn man diesen Vers liest. Na taką myśl można tutaj wpaść, jeśli czytając ten werset. Aber das ist nicht der Gedanke. Ale nie chodzi tutaj o to. Wir sollen eine Einheit bleiben, wie wir vom Grundsatz her sind. My powinniśmy zostać jednością, tak jak jesteśmy to z zasady. Aber wenn es keine Heilung gibt, wenn kein Einsehen da ist, dann kann es sein, dass wir uns trennen müssen. Ale jeśli tego się nie da zmienić, jeżeli nie będzie uzdrowienia, to czasami musi dojść do podziału. Er spricht hier von Bewährten. Tutaj chodzi o ocenę. Das sind Bewährte. Co to jest? Bewährte sind Personen, die durch eine gewisse Prüfung eine Zeit lang gegangen sind. Takie osoby, które są oceniane, są to osoby, które przeszły przez jakiś sprawdzian. In der Prüfung hat sich herausgestellt, dass ihr Zeugnis und ihr Verhalten übereinstimmt. I przechodząc przez ten test, sprawdzian, objawia się, czy ich zachowanie jest dobre. Deshalb spricht die Schrift von Bewährten. Dlatego tutaj słowo mówi o ocenie. Und durch diese Trennung würden dann die Bewährten unter den Korinthern offenbar werden. I przez to będą te osoby objawione. Glücklicherweise ist es ja nicht zu dieser Trennung gekommen. Na całe szczęście nie doszło do tego podziału. Der zweite Korintherbrief macht das deutlich. Drugi list do Koryntian nam to dobitnie pokazuje. Sie haben Leid getragen. Oni żałowali. Wir sehen, hin und wieder müssen die Dinge auch klar angesprochen werden. Niektóre rzeczy musiały być jasno postawione. Jetzt kommt mal so ein praktischer Fall auf uns zu. Takie rzeczy czasami dochodzi. Der Herr möge uns davor bewahren. Niech Pan nas przed tym zachowa. Aber es kann durchaus sein, dass es so eine Notsituation in einem Zeugnis auch gibt. Ale może też być, że taka sytuacja pojawi się w którymś świadectwie. Dann ist es ganz wichtig, dass wir Zeit geben. To wtedy bardzo ważne jest, żebyśmy dali czas temu. Die Dinge müssen in Ruhe besehen werden. Takie sprawy muszą być w spokoju zobaczone. Müssen vor dem Herrn erwogen werden. One muszą być sprawdzone przed Panem. Der Herr kann sich nicht mit praktischer Ungerechtigkeit eins machen. Pan nie może się czynić jedno z praktyczną niesprawiedliwością. Ich lese mal aus 2. Timotheusbrief, 2 Verse. Przeczytam do tego dwa wersety z drugiego listu do Tymoteusza. Zweite Timotheus 2. Drugi Tymoteusza 2. Vers 19. Werset 19. Lies mal bitte. 2 Tymoteusz 2, vers 19. Ja. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego.
i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Also abstehen von aller Ungerechtigkeit. A więc odłączenie się od całkowitej, od wszelkiej niesprawiedliwości. Wir müssen alles, was nicht mit der Bibel in Übereinstimmung ist, verurteilen. Musimy osądzać wszystko, co nie jest w jedności ze Słowem Bożym. Natürlich wird keiner von uns vollkommen auf dieser Erde. Oczywiście, żaden z nas nie będzie doskonały na tej ziemi. Aber der Wunsch, in Gerechtigkeit voranzugehen, der muss uns prägen. Ale nas powinien charakteryzować chęć kroczenia w tej sprawiedliwości. Der zweite Punkt ist in Vers 22, dass wir aufgefordert werden, mit denen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen zusammen zu sein. A druga myśl jest w wersecie 22, żebyśmy byli w pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Da ist unser Herz angesprochen. Tutaj to jest, zostaje nasze serce. Wir müssen aufrichtig sein. My powinniśmy być szczerzy. Wir müssen vor Gott offen sein. I otwarci. Wenn einer aufrichtig ist und das Wort Gottes respektieren will, dann können wir uns mit ihm versammeln. Jeśli ktoś jest szczery przed Panem i chce respektować Słowo Boże, to możemy się z nim zgromadzać. Manchmal sind wir ja erstaunt und traurig auch über die mancherlei Trennung, die es gegeben hat. Czasami dziwimy się, jesteśmy smutni z powodu niektórych podziałów, które były do tej pory. Es ist ein Zeugnis von unserem Versagen als Christen. To jest jedynie świadectwo tego, jak często zawodzimy. Gott möchte im Grunde genommen, dass wir alle ein Herz und eine Seele sind, wie die ersten Christen. W rzeczy samej Bóg pragnie tego, żebyśmy mieli jedną duszę, jedno serce, tak jak to było za pierwszych chrześcijan. Aber Gott kann sie auch nie mit Ungerechtigkeit eins machen. Ale Bóg nigdy się nie zjednoczy z niesprawiedliwością. Und auch nicht mit Unaufrichtigkeit. I także z nieszczerością. 1. Mose 1 sehen wir schon, Gott schied das Licht von der Finsternis. Już w pierwszej Księdze Mojżeszowej możemy to zauważyć, że Bóg oddzielił światłość od ciemności. Jetzt lese ich nochmal einen Vers aus Johannes 10 vor, Johannes 10, Vers 4. Do tego przeczytamy jeszcze jeden werset z Ewangelii Jana 10, czwarty werset. Oder Vers 3 und 4. Albo trzeci i czwarty. Temu otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nim. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. In Vers 3 sind die Schafe Israel unter der Verantwortung. W wersecie trzecim widzimy, że owce mają tutaj odpowiedzialność. Der Schafhof ist Israel. Owczarnia to Izrael. Und da gab es Personen, die eine innere Beziehung zu dem Herrn Jesus hatten, die nennt er meine Schafe. I w tej owczarni były owce, które miały wewnętrzną społeczność z Panem i on nazywa je moimi owcami. Und die führt er raus. On, Pan, wyprowadza je. Die nimmt er für sich. On je bierze dla siebie. Und das ist ein unendlich hoher und erhabener Gedanke. Ale to jest bardzo wielka myśl. Wenn so eine Notsituation auf ein örtliches Zeugnis zukommt. Jeżeli taka bieda przytrafi się któremuś ze zgromadzeń. Und über einen langen Zeitraum waren Bemühungen da, den richtigen Weg deutlich zu machen. I przez długi czas były wszelkie starania, żeby tą drogę wyklarować. Aber ein Teil will nicht. Ale część nie chce tego. Dann ist es der Jesus selber, der die
Entscheidung herbeiführt. To Pan Jezus sam chce tego, żeby była podjęta decyzja. Ich lese noch ein paar Verse dazu aus Römer 16. Przeczytamy do tego jeszcze parę wersetów z Rzymian 16. Vers 17. Werset 17. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i skoszenia w nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Hier sehen wir, offensichtlich sind Männer da, die Zwiespalt, Ärgernis anrichten. Widzimy też, że pojawiają się bracia, które wzniecają spory i skoszenia. Und das entspricht nicht der Lehre. I to nie jest zgodne z nauką. Denn wir sind durch den Heiligen Geist zu einem Leib getauft worden. Ponieważ my jesteśmy ochrzczeni jedno ciało. Können wir in 1. Korinther 12, Vers 13 lesen. Możemy przeczytać do tego pierwszy list do Koryntian. 12, Vers 13. 12, 13 na przykład. Bo też w jednym duchu wszyscy jesteśmy ochrzczeni, w jedno ciało. Dann sollen wir uns von solchen Personen wegwenden. To tutaj jest napisane, żebyśmy takich osób unikali. Noch eine Stelle aus Titus 3. Jeszcze jedno miejsce z listu Titusa 3. Vers 10. Werset 10. A człowieka, który wołuje od szczepieństwo, albo człowieka sekretarskiego ducha, po pierwszym i drugim upomnieniu unikę. Da haben wir auch so einen Menschen. Tutaj też jest taki człowiek. Aber die Schrift sagt auch hier, bemühe dich um ihn. Ale... Bemühe mich, mach ihm deutlich, was der richtige Weg ist, zwei oder dreimal. Ale tutaj też ten wers nam pokazuje, że mamy tutaj po pierwszy albo drugi raz wyjaśnić mu, jaka jest droga prawidłowa. Staraj się o niego. Möge der uns davor bewahren, dass wir Spaltungen bekommen. Niech nas Bóg zachowa przed podziałami. Auch ein Gebetsanliegen, nicht? To może być też jedna z naszych modlitw. Dass wir Parteiung bekommen. Że powstają też tutaj podziały. Dass Trennungen erfolgen müssen. I że powstają rozdwojenia. Wie viele verschiedene Schattierungen von Parteiungen gibt es? Jakże wiele istnieje różnych rodzajów takich rozdwojeń. Wir zum Beispiel nur eine Wahrheit mehr bewerten als eine andere. Na przykład można którąś sprawę bardziej przedkładać przed innymi. Oder dem Wort Gottes etwas hinzufügen. Albo coś dodawać do Słowa Bożego. Was vielleicht gut gemeint ist. Być może nawet ma się coś dobrego na myśli. Führt das dann schnell zur Parteiung. Ale to wszystko szybko prowadzi do podziału. Und möchte der uns selbst bewahren im Hinblick auf Spaltungen oder Parteiungen selbst derjenige zu sein, der sowas hervorbringt. Niech nas Pan zachowa przed tym, żebyśmy nie byli takimi, którzy takie podziały i rozdwojenia sami wzniecają. Also wir sehen in den Versen 17 bis 19, Paulus warnt uns vor Spaltungen. Więc zauważyliśmy w wersecie 17 do 19, że Paweł przestrzega nas przed rozdwojeniami. Der Geist der Spaltungen Duch podziału steht nicht in Verbindung mit der richtigen Art des Wohlbrechens. Nie może być połączony z prawidłowym sposobem łamania chleba. Wir kommen zu Vers 20. Przejdźmy do wersetu 20. Wenn wir als Versammlung zusammenkommen, wie Vers 18 das deutlich macht, dann ist das auch immer mit einem Ort verbunden. Kiedy zgromadzamy się jako zgromadzenie, co widzieliśmy w wersecie 18, to jest to zawsze połączone z jakimś miejscem. Ihr kommt hier immer in diesem Raum zusammen. Wy
wy spotykacie się zawsze tutaj w tym miejscu. Wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, dann seid ihr in diesem Raum. Jeśli zgromadzacie się jako zgromadzenie, to zgromadzacie się tutaj w tym pomieszczeniu. Jetzt könnte es mal sein, dieser Raum, wie vor 9 Jahren, ist überflutet. Ale może się zdarzyć, tak jak to było przed 9 laty, że to pomieszczenie zostało zalane wodą. Hier könnte also kein Zusammenkommen als Versammlung stattfinden. Więc tutaj zgromadzenie do imienia Pana nie mogło się odbyć. Der Bruder Thomas oder der Bruder Jarek würde sagen, komm zu uns, wir können da zusammenkommen als Versammlung. I na przykład brat Tomek albo brat Jarek może powiedzieć, przyjdźcie do nas, my możemy się u nas spotkać jako zgromadzenie. Wäre das möglich? Czy jest to możliwe? Natürlich. Oczywiście. Aber dann ist es eine Maßnahme gewissermaßen, die getroffen worden ist. Ne? Die Versammlung kommt genau so zusammen an einem Ort, wenn der jetzt auch mal kurzfristig sich geändert hat. Aber es ist die Versammlung, die zusammenkommt. Ale chodzi więc o to, żeby zgromadzenie było na jednym miejscu. Aber jetzt sagt der gleiche Bruder, kommt heute Abend mal zu mir, machen wir einen geschwisterlichen Abend. A kiedy na przykład jakiś brat powie, bracia i siostry, możecie dzisiaj do mnie przyjść, zrobimy spotkanie braterskie. Dieselben Personen sind zusammen. Znowu te same osoby są razem. Sind am gleichen Ort zusammen. Znowu są na tym samym miejscu razem. Aber sie sind nicht als Versammlung zusammen. Ale one nie są wtedy jako zgromadzenie razem. Warum nicht? Dlaczego nie? Sind alles Gläubige. Przecież to są wszyscy wierzący. Weil sie nicht zu dem Herrn Jesus hin zusammengekommen sind. Nicht? Dlatego, że nie schodzą się do imienia Pańskiego. Wenn wir als Versammlung zusammenkommen, dann kommen wir zu dem Herrn Jesus zusammen. Er ist der Mittelpunkt. Kiedy zgromadzamy się do imienia Pana, to on wtedy jest w centrum. Er ist der Anziehungspunkt. On jest ten, który nas tam przyciąga. Und wenn wir als Versammlung zusammenkommen, dann hat die Versammlung das Recht und die Aufgabe, zu binden und zu lösen. Wtedy, jak się zgromadzamy jako zgromadzenie, to ono ma prawo do tego, aby związać i rozwiązywać. Binden bedeutet? Związywać oznacza? Die Sünde wird auf eine Person gebunden. Że jakiś grzech zostaje przyłączony do danej osoby. Und lösen bedeutet, dass eine Person von dem Verdacht, eine Sünde begangen zu haben, freigesprochen wird. Jeśli chodzi o rozwiązywanie, to oznacza to, że jakiś grzech, który został przypisany jakiejś osobie, ona zostaje z tego uwolniona. Wenn wir zu einem geschwisterlichen Abend zusammen sind, dann können wir so eine Maßnahme nicht ergreifen. Kiedy spotykamy się tak o po prostu, jako bracia i siostry, jak w jakiegoś wieczoru, to takich nie możemy przedsięwziąć, brać takich środków. Aber wenn wir als Versammlung zusammen sind, dann können wir so eine Maßnahme ergreifen. Ale kiedy zgromadzamy się do imienia Pana, to wtedy możemy z tego skorzystać. Ganz gleich, ob wir zum Brotbrechen zusammen sind. Obojętnie, czy to jest na łamanie chleba. Zur Gebetsstunde oder zur Wortverkündung zusammen sind. Czy to jest na modlitwę, czy też na głoszenie słowa. Wichtig ist, dass wir als Versammlung zusammenkommen. Ważne jest, żeby to było jako zgromadzenie. Somit ist auch klar, dass wir, wenn wir an einen Urlaubsort fahren, wo keine Versammlung ist, nicht einfach dort für uns alleine vorbrechen können. Nicht? To oznacza też, i to daje nam jasne zrozumienie, że na przykład jakbyśmy sobie wszyscy gdzieś pojechali, na przykład na urlop i nie ma tam zgromadzenia, to nie możemy tak po prostu łamać sobie tam chleba sami. Denn da können wir nicht zusammenkommen als Versammlung. Ponieważ tam nie możemy schodzić się jako zgromadzenie. To jest ein völlig unabhängiges Verhalten. Jakże byłoby to nie działaniem w niezależności. Warum hat die Versammlung das Recht zu binden und zu lösen nach Matthäus 18, Vers 15 bis 20? Dlaczego zgromadzenie ma prawo do wiązania i rozwiązywania według Ewangelii Mateusza 18? Weil der Jesus dann persönlich anwesend ist. Ponieważ wtedy Pan Jezus sam osobiście jest tam obecny. Er gibt der Versammlung das Recht zu binden und zu lösen. I on daje zgromadzeniu prawo do tego, żeby związywać i rozwiązywać. Und diese Entscheidung wird im Himmel anerkannt. I ta decyzja jest jednomyślna ze Słowem Bożym.
Ist eine Versammlung unfehlbar? Jeżeli jakieś zgromadzenie jest niezdolne? Nein, sie ist nicht unfehlbar. Nie, nie ma takiego. Aber wenn ein Fehler vorkommt, dann wird der Herr durch seinen Geist auch diesen Fehler offenbar machen. Jeśli pojawi się jakiś błąd w zgromadzeniu, to wtedy Pan to objawi. Wie oft können wir als Versammlung zusammenkommen in der Woche? Jak często możemy zgromadzić się jako zgromadzenie w ciągu tygodnia? Was meint ihr? Co myślicie? So oft wie wollen. Tak często jak chcemy. Die Geschwister zu Anfang, Apostelgeschichte 2, kamen täglich zusammen als Versammlung. W dziejach apostolskich wierzący zgromadzali się codziennie. Ich Herz war so erfüllt. Ich serce było tak przepełnione. Die Brüder am Ort können zu Überzeugung kommen, wir sollten öfter zusammenkommen als Versammlung. Mogą miejscowi bracia stwierdzić, możemy częściej spotykać się do innych. Nach Apostelgeschichte 20, Vers 7 haben wir ein Beispiel, dass die Christen in dieser Phase nur noch einmal an dem Auferstehung des Herrn Jesus am Sonntag zusammenkamen, um Brot zu brechen. W dziejach apostolskich 20 znajdujemy, że od tego momentu bieżący zgromadzali się tylko w niedzielę na omanie chleba. Paulus war in großer Eile. Paweł był wielkim powędnym. Und er war nicht rechtzeitig zum Brotbrechen. On był w pośpiechu. Paulus war nicht rechtzeitig zum Brotbrechen bei den Geschwistern. Paweł się spieszył i nie przyszedł na czas do braci i sióstr. Dann haben sie nicht gesagt, da müssen wir noch ein Brotbrechen schnell zusätzlich machen. To bracia wtedy nie powiedzieli, musimy szybko teraz zrobić dodatkowe łamanie chleba? Nein, er blieb noch 7 Tage. Nie, przeminęło dopiero 7 dni. Und dann hat er mit ihnen Brot gebrochen. I oni dopiero wtedy łamali chleb. Also ist sicherlich eine gute Gewohnheit, wenn wir sonntags, jeden Sonntag zusammenkommen, um Brot zu brechen. A więc na pewno dobrym zwyczajem jest to, żebyśmy spotykali się w każdej niedzieli na łamanie chleba. Es geht hier um das Mahl des Herrn. Chodzi tutaj o wieczerzę pańską. Es ist hochinteressant, dass der Herr in diesem Abschnitt immer wieder vorkommt. Jest to bardzo interesujące, że w tym wersecie wciąż na nowo pojawia się Pan. Es ist ja nicht unser Mahl. Es ist nicht unser Mahl, da haben wir nichts zu sagen. To nie jest nasza wieczerza, my tu nie mamy nic do powiedzenia. Könnte sein, der Bruder Jan, der ist so alt, der ist gut, wenn der sagt, so machen wir es. Nein, die Schrift ist die Grundlage. Es ist das Mal des Herrn. Das stellt uns alle unter Verantwortung. Aber gibt uns auch ganz große Freude. An dem Mahl des Herrn darf jeder teilnehmen. Der aufrichtig ist, den Willen Gottes tun will. Die einzelnen Voraussetzungen haben wir vorhin mal in Verbindung mit 1. Korinther 10 beleuchtet. Man kann sie hier zusammenfassen. Aufrichtigkeit ist wichtig und das Festhalten an allen Guten. Możemy to teraz streścić. Chodzi o szczerość i otrzymanie się tego, co dobre. Jetzt hat Paulus in Vers 21 und Vers 22 wieder ein Fehlverhalten. W wersecie 21 i 22 Paweł znowu pokazuje złe zachowanie. Offensichtlich waren die Geschwister zusammen und haben gegessen und getrunken und dann irgendwie dazwischendurch auch das Mahl des Herrn zu sich genommen. Najwyraźniej tutaj ci bracia i siostry łamali chleb, a pomiędzy jeszcze pili z tego i jedli. Und das hat ja geschichtlich auch eine gewisse Berechtigung. I
Historycznie ma to nawet pewne usprawiedliwienie. Denn als der Jesus das Passamahl, als er Jesus das Mahl einsetzte, war es genau an dem Abend, wo das Passa auch gefeiert wurde. Ponieważ kiedy Pan Jezus przykazał tę wieczerzę, działo się to w ten dzień, w którym była też Pascha. Aber hier haben sie kein Passa zu sich genommen. A oni tutaj wzięli, spożyli Paschę. Denn es waren ja keine Juden, sondern Menschen aus den Nationen. Oni tutaj nie spożywali Paschy, dlatego, że to byli nie ludzie z Żydostwa, tylko z pogaństwa. Sie hatten eine ganz normale Mahlzeit. Więc to było ich normalny posiłek. Und stellt euch mal vor, was da in der Versammlung passiert ist. I wyobraźcie sobie, co wtedy działo się w zgromadzeniu. Sie haben ihr Mahl vorweggenommen. Jeder hat zuerst mal gegessen für sich. Każdy jadł dla siebie. Offensichtlich waren da auch sehr arme und sehr reiche Geschwister. Najwyraźniej byli tam wierzący bogaci i biedni. Der eine war hungrig. Jeden z nich mógł być głodny. Der hatte einen knurrenden Magen. Jego żołądek burczał. Der hatte vielleicht die ganze Nacht als Fischer gearbeitet und nichts gefangen und auch nichts von zu Hause mitgenommen. On może całą noc chciał łowić ryby, ale nic nie złowił. I teraz był głodny. Und der andere war betrunken. A drugi był pijany. Der hatte Wein im Übermaß getrunken. On wypił wino w nadmiarze. Kinder, das Wein trinken als solches ist nicht zu sagen, aber ein Übermaß ist nicht gut. Picie wina tak w trochę nie jest, nie można nic powiedzieć, ale tak do picia nie jest dobrym. Zwischen Armut und Reichtum. Pomiędzy biedotą a bogactwem. Können wir letzten Endes keine Brücke bauen. Nie możemy, ostatecznie nie możemy budować mostu. Es gibt, solange Menschen auf der Erde sind, immer arm und reich, sagt die Schrift. Dopóki ludzie na ziemi będą żyć, Słowo Boże mówi, że zawsze będą biedni i bogaci. Aber so etwas war doch äußerst lieblos. Ale takie coś jak on tutaj, takie zachowanie tutaj było nie było dobre. Äußerst taktlos. To było najzwyczajniej nietaktowne. Es widersprach doch der hingebenden Liebe des Herrn Jesus, der sich selbst gegeben hat, um uns zu erretten. Nie odzwierciedlało miłości Pana Jezusa, który sam siebie podarował za nas. Paulus sagt in Vers 22, im Auftrag Gottes jetzt, ganz klar. Paweł mówi w wersie 22 z polecenia Bożego. In Zukunft esst alle zu Hause. Mówi do nich, w przyszłości jedzcie wszyscy w domach. Und esst nicht in der Weise zusammen, wenn ihr zusammenkommt, um das Mahl des Herrn zu euch zu nehmen. Nie róbcie tego w momencie, kiedy schodzicie się jako zgromadzenie na wieczerze pańskiej. Er will diesen Entgleisungen entgegentreten. On chce takiemu postępowaniu zapobiec. Deshalb sagt er, habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Dlatego tu mówi, czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Durch dieses lieblose Verhalten verachtet ihr die Versammlung Gottes. Poprzez takie zachowanie zniesławiacie zgromadzenie Boże. Ich kann einen Bruder lieblos behandeln. Mogę jakiegoś brata traktować bez miłości. Ich kann auch einen Bruder verachten. Mogę jakimś bratem pogardzać. Wie schwer sind diese Sünden in den Augen Gottes? Jakże złe są takie grzechy w oczach Bożych. Aber der Heilige Geist unterstreicht die Schrecklichkeit der Sünde noch mehr. Ale Duch Święty podkreśla to jeszcze bardziej. Er sagt, ihr verachtet die Versammlung Gottes. On tutaj mówi, zniesławiacie zborem Bożym. Die Versammlung, die Gott sich erkauft hat durch das Blut seines eigenen, Apostelgeschichte 20. To zgromadzenie, które nabył sobie Pan Jezus własną krwią według dziejów apostolskich,
question. Das war der erste Punkt. Der zweite, ihr beschämt die Nichtsamen. A po drugie, to pierwszy punkt, a drugie, zniesławiacie tych, którzy nie mają nic. Wie vergeht ihr euch an diesen Geschwistern? Jakże zachowujecie względem tych braci? Er stellt die Frage, was soll ich euch sagen? On stawia pytanie, co wam mam powiedzieć? Indem er diese Frage stellt, will er ihr Herz und ihr Gewissen aufrütteln. On chce tym pytaniem osiągnąć ich serce i sumienie. Noch einmal kommt er auf das Loben zurück, was er in Vers 17 schon hatte. Znowu jest to słowo pochwalenia, które myśmy omawiali w 17 wersecie. Er konnte sie nicht loben. On nie mógł ich chwalić. Und das sagt er auch hier ganz klar. I on tutaj mówi to bardzo dobitnie. Wie beschämend für uns. Jakże zawstydzające dla nas. Wenn ein liebloses Verhalten uns innerhalb der örtlichen Versammlung charakterisiert. Kiedy nas takie zachowanie charakteryzuje w zgromadzeniu. Wir verachten die Versammlung Gottes dadurch. Przez to zniesławiamy zgromadzenie Boże. Wir verachten dadurch Gott. Zniesławiamy samego Boga. Also wir haben heute Abend zwei Hindernisse gesehen. Einmal dürfen Spaltungen nicht unter den Geschwistern da sein. Widzieliśmy dzisiejszego wieczoru dwie rzeczy. Po pierwsze, nie powinny być podziały między braćmi w zgromadzeniu. Und es darf auch kein liebloses Verhalten innerhalb der Geschwisterschaft sein. I nie powinno być takie zachowanie bez miłości względem siebie w Słowie Bożym. Beides ist mit dem Tisch des Herrn und mit dem Mahl des Herrn unvereinbar. Obie rzeczy są nierozłączne zarówno ze stołem, jak i z wieczerzą pańską. Indem er dieses Negative vorstellt, motiviert er uns zum Positiven. Kiedy nam przedstawił to negatywne, motywuje nas do pozytywnych. Es ist die Liebe des Christus, die Paulus motiviert, diese Sachen so vorzustellen. To jest miłość Boża, która zmotywowała Pawła, żeby te rzeczy tak przedstawić. Um die Geschwister wieder in glücklicher Beziehung zu Gott, zu dem Evangelium zu bringen. Żeby przyciągnąć braci i siostry do szczęśliwej społeczności z Panem. Und diese gleiche Liebe bemüht sich auch heute um dich und mich. I ta sama miłość troszczy się i stara także obecnie o Ciebie i o mnie. Herzlichen Dank.